niżej podpisani, domagamy się zakazu broni atomowej jako oręża napaści wojennej i masowej zagłady ludzi. My, niżej podpisani, będziemy uważali za zbrodniarza wojennego rząd, który by pierwszy zastosował broń atomową przeciwko jakiemukolwiek krajowi. Genovefo Marcinkowska, czy wiesz, co oznacza twój podpis? Tyś nie zapomniała. To było zaledwie 5 lat temu. 5 lat temu skończyła się wojna. Na gruzach hitlerowskiej Rzeszy zalopotał sztandar zwycięstwa. W niwecz obrócone zostały szaleńcze plany o podboju świata. Mordercy stanęli przed sądem narodów. Po latach mąk, ofiar i krwi, po latach strachu, śmierci i łez, po latach wzgardy i upodlenia, znów zaświtał pokój. 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 Pamiętasz? Pierwsze dachy nad głową. Życie wracało. Przestałaś, Genovefo, wypatrywać nieba, czy nie pojawi się samolot wroga. Patrzałaś w jutro z ufnością. Układałaś plany na przyszłość. Przyszłość zamieniała się w teraźniejszość, coraz lepszą, coraz piękniejszą. Wyrastało, piękniało w oczach twoje miasto rodzinne. Rosła, rozkwitała Polska. Na olbrzymich obszarach ziemi, wyzwolonych z jarzma kapitalizmu, od Wawy po ocean spokojny, zabrzała twórcza, pokojowa praca ludzi budujących lepsze jutro. Okres wojny w Europie skończył się. Rozpoczął się okres pokojowego rozwoju. Tak powiedział 5 lat temu Józef Stalin, któremu zawdzięczamy swe życie i wyzwolenie, wiarę w przyszłość i spełniane nadzieje. Ale są ludzie, którzy nie chcą pokojowego rozwoju. Są ludzie, którzy pokoju się boją. Oto oni, bankierzy z Wall Street. 60 bankierów USA zarobiło 57 miliardów dolarów na II wojnie światowej. Przyjrzyj się im dobrze, filantropom planu Marszala, którzy obżerają się kosztem innych. Do Europy zniszczonej wojną zamiast masła posyłają armaty, ale armaty idą na dno morza. Zamiast mięsa przysyłają generałów w poszukiwaniu nowego mięsa armatniego. Nowej wojny im się zachciewa, by na niej robić brudne interesy. Już ubili targu z hitlerowcami. W zachodnich Niemczech sprzedają im zachodnią Europę. Jak ci, Monachium. Krótką mają pamięć podżegacze. Kandydaci na zbrodniarzy wojennych knują nowy spisek. Znów roją hitlerowskie sny o panowaniu nad światem. Chcą nas zastraszyć nową, cudowną bronią. Posłuchaj, głosu Ameryki. Wyślemy nasze samoloty z ładunkiem bomb atomowych. Będziemy zabijać mężczyzn przy pracy, starców podczas modlitwy, dzieci w kolysce. Nie! Nie! Nie będziecie zrzucać bomb atomowych na nasze miasta i wsie, na nasze piękne fabryki, na trud naszych rąk. Nie! Nie będziecie mordować naszych dzieci, naszych ojców i matek, naszych mężów przy pracy. Zbyt żywe są w naszej pamięci okropności niedawnej wojny, aby garstka nienasyconych szaleńców mogła rozpętać nową zawieruchę. Nie po to zginęła twoja córka, by znów buszował ogień wojny. Nie po to zginął twój syn, by ludzkość została pchnięta w otchłań nowej katastrofy. Do głosu doszły miliony prostych ludzi na całym świecie. Posłuchaj głosu świata. Przed z bombą atomową. Niech żyje pokój. Rozlega się dziś na wszystkich szerokościach geograficznych. Niech żyje pokój, wołają ludzie wszystkich przekonań i wszystkich wyznań. Wszystkich ras i kolorów. Ludzie krajów budujących socjalizm i ludzie w krajach kapitalizmu, walczący o chleb, o prawo do życia, o wolność. To, co ich łączy, jest silniejsze od tego, co ich dzieli.
wybierają życie. Para wam od naszego życia, podżegacze wojenni. Nie prosimy o pokój, my pokoju żądamy. Jesteśmy w stanie żądać pokoju, bo jesteśmy silni. Silniejsi od tych, którzy pokoju się boją. Z nami wielki naród radziecki. Z nami 475 milionów Chińczyków, którzy zrzucili przeklęte jarzmo imperializmu i ludy całej Azji, które to jarzmo zrzucają. Z nami kraje demokracji ludowej na drodze do socjalizmu i francuscy górnicy i włoscy chłopi. Z nami niemiecka republika demokratyczna, dla której Odra i Nysa to granica pokoju. I naród amerykański, który nie chce umierać dla bankierów z Wall Street. Nas jest miliard wobec garstki dolarowych krwiopijców. Przewodzi nam Związek Radziecki, obrońca ludzkości, pogromca zbrodniarzy. Na drodze podżegaczy wojennych stoi nieprzezwyciężona sila, która potrafi okiełznać zbrodnicze plany garstki szaleńców atomowych. Po raz pierwszy w dziejach pokoju świata ludzie wszystkich kontynentów i różnych poglądów potrafili się zebrać i porozumieć. Potrafili się zorganizować i stanąć na apel do walki o pokój. To znaczy do walki o życie. Setki milionów podpisów pod apelem pokoju to setki milionów rąk i mózgów. To setki milionów żołnierzy wielkiej armii walczącej z wojną. Genovefo Marcinkowska. Twój podpis to jeszcze jeden żołnierz dla armii walczącej z wojną. Bo wojny nie będzie, jeśli wszyscy ludzie, którzy jej nie chcą, zjednoczą swe wysiłki i wolę, aby wywalczyć jeden wspólny nam pokój. My, Polacy, podpisujemy apel pokoju każdą toną węgla i stali, każdym centnarem zboża, każdą ceglą nowych domów, każdym nowym elementarzem, każdym dniem naszej pracy. Para wam, podżegacze wojenni, od naszych fabryk i kołysek. Wybraliśmy życie, a życie zawsze zwycięża.